Witam serdecznie w kolejnym odcinku z gry Peaky Blinders Mastermind. Z tej strony Nina i kontynuujemy. To zrobiliśmy srebrny czas. Zostały nam dwie misje. Ta jest wyjątkowo krótka. A następna jest nieznana. Ciarno żalu. Ada i Finn ściągają na siebie uwagę, a Tommy, Arthur i Polly omijają ochronę Taskera. Czyli pięć osób. Pięć osób! Coś mi mówi, że to nie będzie taka krótka misja, jakbym się spodziewała po limitach czasowych. To taka zmyłka pewnie. Siedzimy tu z godziny, w sensie ja posiedzę. Zobaczymy, ile wyjdzie docelowo. Oj, dobra. Wróciłeś? Powiedz, co się stało? Podczas gdy my szukaliśmy tego twojego świadka, Arthur postanowił włamać się do chińskiej pralni. Tamten Gwina powiedział, że Chińczycy ułożyli się z girlojami. Jesteś głupcem, Arthurze. Chińczycy z nikim nie współpracują. Sam o tym dobrze wiesz. Ale powiedział... Cicho już. A ty, Tommy, gdzie się szwendasz, kiedy rodzina cię potrzebuje? Po cmentarzu biegał. Polly, potrzebowałem czasu do namysłu. A tak, największy umysł ma ofic. I co? Udało się ruszyć mózgownicą? Ponieważ potrzebujemy pomysłów. Ta sprawa z Chińczykami wymyka się spod kontroli. Grożą, że wszystkich nas pozabijają. Trzeba zawrzeć z nimi pokój. Każdy dzień, w którym bronią nam dostępu do swojej dzielnicy, kosztuje nas ogromne pieniądze. Może się podzielić, co? A mówili, że nie oni zabili Scotta. I nie zabili. Przynajmniej tyle jest pewne. Cała sprawa coraz bardziej przypomina prowokację. Pieprzone psy. Więc to policja stara się nas pozbyć? Zdziwiona? Nie wszyscy. Są wśród nich frakcje. Zasłyszałem rozmowę między komisarzem Talbotem a Taskerem, lekarzem sądowym. Kazał mu zmieniać sprawozdania z autopsji. Scott był niewinny. W takim razie powiedzmy to Chińczykom. Jesteś dowcipna jak dziura w mosie. Nie uwierzą słowu kogoś z Peaky Blinders, Polly. Potrzebujemy twardych dowodów. Pierwotnego raportu z autopsji od Taskera. Dobra. Już wiem, co się będzie działo. Jeżeli zdobędziemy oryginalne raporty, istnieje szansa, że Chińczycy nas posłuchają. Jeszcze musisz biegłego tłumacza, żeby przetłumaczyć to na chiński. A co z Talbotem? Później się nim zajmiemy. Ada, Finn, musicie ich teraz spowolnić. Kupcie nam trochę czasu. Niezły bajzel, Tommy. Zupełnie jak we Francji. Nasi żołnierze przynajmniej umierali w mundurach. Dlaczego zwinęli rzeczy Scotta? Dlaczego zabrali mu ubranie? To zasłona dymna, John. Założę się, że ciuchy Scotta leżą razem z jego zegarkiem kieszonkowym na dnie kanału Grand Union. My zajmiemy Talbota, wy odszukajcie tego lekarza. John, lepiej, żebyś tu został. Ochłonął chwilę. To, żeście się podzielili, a teraz co ja mam zrobić? Ścieżka Talbota. Talbot zmierza do domu Taskera. Kroki wskazują ścieżkę, którą obierze. Finn i Ada muszą go wyprzedzić, aby zablokować jego ścieżkę i jak najbardziej go spowolnić. Chwyć i cofnij, no... No nie mogę przesunąć wózka. Zaczniemy znowu na nową misję, ponieważ jestem bug i uniemożliwia mi ukończenie jej, więc zaczniemy sobie od nowa. Okej, wiem, że musimy przeszkadzać Talbotowi i to tak troszkę nam różnie idzie. Tak, tutaj Finn, dobra, tutaj ona... Oj, przepraszam, nie w tę stronę. Ona, gdzie ona? Tutaj, żeby go zagadać. Dobra. A on musi tędy poprzechodzić. Też jajca były. Nie wiem, czy ja to zostawiłam w nagraniu, czy nie. Ale... Coś tam powycinałam może z tych nieudanych momentów. Kiedy to jest naprawdę kosmiczne. Kiedy film zakradnie się do zajętej jakiejś postaci, trzymającej przemian, naciśnij rację, aby ją okraść. Dobra. Dobra. Tutaj już Talbot jest. Jak to zrobić? Nie mam pojęcia. Dobra, wracamy się tutaj. Sam początek. Jak ja nim przejdę? Takich
Raz się udało, więc jest możliwość. Ale on jest za wolny. W którym miejscu ja tracę? Już wiem, tak, tu. Nie umie Finn drzwi otwierać. Ani w nie trafiać. Zarąbiście po prostu. No. No przecież to jest nie do zrobienia. Ja wracam tu. Aha, nie da się nawet wrócić. Haha, udało się. Ale się udało. Teraz trzeba... Dobra. Nie, nie. Dobrze jest. Dobrze jest. Jedź. Ale nie, tu. Dobra, udało się. Drodzy Państwo, ale zobaczymy co dalej. Jezu. Nie, poczekaj. A ci co? A, bo tu jest, dobra. Trzeba przejść przez... Zły pomysł? Czekaj, cofnij się. Nie wiem, czy ja to zdążę zrobić. Co, to pomału, bo nie wiem, gdzie dalej. Dawno nie grałam, w sensie zostawiłam na chwilę tę grę, bo po prostu... Już nie miałam do niej siły i zostawiłam na chwilę. Tu! Nie, nie zabrakło czasu, idealny czas jest! Nie zabrakło mi czasu! No ile mi tu brakuje sekund w tym miejscu? Dobra, już wiem gdzie iść. Na pewno na padzie byłoby łatwiej sterować, ale... Ja nie umiem na padzie, już mówiłam o tym, że mi ręce drętwieją na padzie. Młody, szybciej! Jest! O Jezu! Jeremiaszu, czy pomożesz mi zarysować ulicę? Zostaw to mnie, Finn. Bóg obdarzy mnie głosem, który ściąga tłumy. Lepiej się postaraj. Zamiast pyskować, zdaj się na mnie. Śmiało, w drogę. To mnie na pewno potrzebuje cię gdzie indziej. A nie zabrakło czasu, ale to nie jest istotne, bo do Ady się zaraz przeniesiemy. Dobra, lecimy dalej. Zobaczymy, co tam Adziola potrzebuje. I to muszę przesunąć, jak to się przesuwało. Całkiem R. Dobra, tu młody lata. Ada tutaj zagaduje pana. Oj, przeleciałam z daleko. F w drugą stronę. Młody ukradł. Tylko czekaj, jeszcze kawałeczek. Nie. Czekaj, jak to było? Dobra, lecimy. Okej, dobra. Tu młody ukradnie. Jak młody tylko ukradnie, to ja już idę dalej. Dokąd teraz? Tutaj? A czemu tutaj? Ale tam? Dokąd? Ale co ja mam tu zrobić właściwie? Ada, sprawdź, czy furgonetka... Aha. Czekaj, gdzie ta furgonetka jest? Tutaj, dobra. Żebym ja wiedziała, gdzie iść właściwie, gdzie skręcić. Młody tam zrobił swoją robotę. Ja muszę, żeby kontynuować, muszę zrobić Ady wersję. Dobra, poczekaj. Ja pierdzielę 8 sekund na przestawienie tych rzeczy. Przepraszam bardzo, w tą stronę mam to przestawić. Czy ja mam z kimś tu pogadać najpierw? A muszę pogadać, dobra. Zatrasowało mi drogę. Będziesz musiał przesunąć tę skrzynię, zanim się stąd ruszę. A.
co mam, ile... Proszę bardzo, przesunęłam. Zabrakło mi czasu, bo gra jest idiotyczna. No i... jest bardzo fajnie. Przecież to jest nie do zrobienia w takim krótkim czasie! Znaczy tak. Tylko mało kradniemy, zajwaniamy. Straciłam. Sekundę. Dobra. Synchronizacja była w miarę. Ja muszę iść tu. 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 I tutaj jeszcze pogadać z kimś. I tutaj też powinna być, moim zdaniem, dodatkowa, że tak powiem, troszeczkę więcej czasu w tym miejscu. To ja muszę tu pogadać. I mam tutaj na to 8 sekund dalej! Zatrasowało mi drogę. Musisz... No dobra. Świetnie, bardzo mi się to podoba. Ale w którą stronę mam to przestawić? Już wiem, dobra. To przesunę całkiem. I to przesunę tu. Aha. Czy żeby ona chwytała to, co powinna chwytać. Dobra, moment. Może jakimś innym to przesunę. Może tu jest ktoś, kto się nudzi. I mógłby tu być i poprzesuwać mi jakieś furgonetki. No ale ja to muszę zrobić. Może nie, no może inaczej. Ja ominę rozmowę. Od razu do tego podejdę. Jeszcze. Jeszcze się nie pojawia wskaźnik. Teraz. Co? Dobrze. Jak najszybciej zajmę pozycję i nie trzeba było gadać. Dobra, stop. Przepraszam bardzo, w ogóle nie powinno być czegoś takiego, że mi w takiej grze w momencie rozmowy ja tracę czas. Tylko, że w sumie traciłam tutaj czas, te 2 sekundy na podejście do tej osoby. To jest już szczyt. Znajdź sposób, by zatrasować alejkę. Ale dla kogo to jest? Dla niej. Nadal. Chyba. Artur, wyeliminuj 5 zbiorów. Dobra, zaraz się tym zajmiemy. A czekaj, bo to jest czasowy też? No nie, ona nie ma teraz czasu tutaj. No ma tutaj przejść. Aha, poczekaj. Gdzie ta alejka jest? A tutaj. I też Ada. I tutaj Talbot idzie. Tu idzie ona. Ona musi się tutaj... Aha, czyli musimy... Ona musi tu... Aha, rozumiem. Czyli tak, ją cofamy. Na sam początek właściwie. I zajmiemy się resztą. Kurde, ta gra mnie normalnie... Ja osiwieję. Naprawdę, ja osiwieję przez tę grę. Dobra, na sam początek. Teraz zajmiemy się Arturem. Zobaczymy, co Artur tu może zdziałać. Artur to ma spłosić w piernicz paru osobom. Z tym, że tutaj za bardzo nie ma jak. Bo tu jest... Tu go widać. Tu będą go widzieć. Czekaj. Co z tego, że ja tu stanę, jak ja tu nie będę mogła przejść, bo mnie widzą przez te... Może 15 minuta nagrania, a ja jestem cały czas w dół. A Poli jeszcze... A czekaj, może Poli coś musi zdziałać, poprzekupywać kogoś. To jest dobry pomysł. To poczekaj. To mi też musi chyba coś tam nagadywać ludziom. Ale ja się może zajmę Poli. Poli jest tutaj. I może Poli tu musi podejść. Może ona musi tu przekupić tego pana. Potem przekupi tego pana. No, spróbujemy. To jest zawsze początek, nie? Początek. Dobra, Poli, chodź. Tak. Tu przekupimy tego pana. Tu przekupimy tego pana. Tu pójdziemy. No, ale fail. Czekaj, Junia. Bo to musi być... A to? Nie, myślałam, że to jest ktoś do pogadania. Jak nie, to nie. Tutaj musimy poprzesuwać parę rzeczy. Ale, Junia! Jak mówię, przesuwamy, to przesuwamy. A, źle. Czyli nie w tę stronę. Mamy pchać.
Dobra, teraz co? Tutaj... Ten widzi tu. Tego możemy przekupić? Czy tamten? Chyba nie możemy tego przekupić, ale sprawdzimy. Nie można, bo tamta... Aha, dobra. Co tu można zrobić? Jak tutaj... Z czym tu zasłonić? No ale tego widzi... A, nie przejdę tu, bo tu jest... Okej, okay, tu jest ten drap. Tu nie przejdę, ale przejdę tędy. A co mi tu daje? To musiałby wejść Tommy i chyba poprosić kogoś o otwarcie drzwi. O kurczę, ale... Bo tu też są drzwi, ale po co one tu są? Po co ja mam tu wchodzić? A wiem, to trzeba otworzyć te drzwi, żeby ten nie widział tego, żeby zasłonić. Wtedy ja przekupię. A kto może otworzyć te drzwi z tej strony? Kto tu jest w pobliżu? Kim ty jesteś? Może jaka... Ja nie wiem, jak będzie wyglądała 10. misja, ale ta jest upiorna. Naprawdę. Nie wiem, jak ją pociąć nawet. Czy ona będzie z godziny trwała, albo lepiej. Dobra, zajmiemy się teraz, cofniemy się. Ona niech tu zostanie. W tym miejscu, tylko ja muszę to chyba później zrobić. Ale pewnie to chyba nie ma znaczenia. Prędkość tu w tym miejscu akurat. Dobra, cofniemy się całkiem. Czy ja bym się cofnęła do Artura? Żeby Artur tam kogo może to obił? Kogo będzie mógł? Idziemy chyba... Sprawdzimy tutaj. Tutaj coś trzeba poprzestawiać. No, ale to chyba Ada musi, bo to jest niebieskie, nie? Bo Poli ma takie... No weź traf te drzwi! Jełopie jeden, no ja nie mogę już tą grą. Brawo. Dobra, poczekaj, co się wydarzyło? To zrobiłam? W jaki sposób, by zainteresować ulicę Ada, sprawdź czy furgonka. A to chyba jest zrobione. Musimy tu wyjść. Dobra, spoko. Tylko tak, poczekaj, cofniemy się. Jak już upadasz, to my się już cofamy. No! Czy on ci teraz... Jesteś przyssany do niego w momencie? Aha, jesteś przyssany. No. Ale wyjść nie umiaśnie pan! No ja zwariuję! Co się dzieje z tą grą? Poli zauważona, by przekupić. Ale Poli, po co ty tam leziesz? Gdzie ona jest? Poli, ty stoisz tu. Dobra, i teraz tak. Poli może przejść spokojnie. Nie, nie może. Tu nie przejdziemy. A te draby tutaj? To ich nie trzeba obtłuc? Ja tu przejdę spokojnie, czy jak to jest? Poczekaj, przesuniemy się na Artura. Artur, słuchaj, tu nie trzeba też tych obić? Tych? Nie mam pojęcia. A z drugiej strony możesz obejść, możesz... Aha. Tu. No to... No to chyba... No tutaj mam być, nie wiem po co. Tego muszę obić. I tam jeszcze jeden jest. Ale ojeju! Ojeju! Ile... O kurde. Ta misja jest ciężka. Dobra, pomału. Teraz tak. Jak to zrobić? Na Poli by nie obeszła dookoła tutaj... A nie, bo nie obejdzie, bo tutaj... Tu jest zagrodzone. Aha, tu, nie prze, tu przejdzie Finn. Ale Finn musi zatrasować ulicę. Dobra, czyli musimy poczekać, aż Finn chyba zrobi swoje. Bo Finn jest teraz tu, o. Więc my idziemy teraz do Tomiego. Bo oni sobie tam postoją. Będę tak skakać, niestety ja nie umiem tego skoordynować tak jak... Nie jestem mastermind, ja nie jestem geniuszem umysłu takim jak Tommy z Peaky Blinders. Po prostu robię to, trzeba robić na bieżąco. A to nie zawsze wychodzi. Poczekaj, co on może zrobić? On może chyba kogoś tutaj, tutaj ktoś jest do pogadania. Tylko czy ona wszystkich tu przykupiła? Tak. To ja idę za Poli. Idziemy za Poli i Poli niech działa. Pięknie. Dobra.
tu wchodzę i tutaj jest dla mnie cel. Tutaj. Wiesz, kim jestem i co znaczy moje słowo? Oczywiście, panie Shelby. I bardzo dobrze, więc słuchaj uważnie. Dni gangu Gilroya są policzone. Przekaż tym, na których ci zależy, że czas najwyższy opuścić jego szeregi. Nikt z ludzi, z którymi się zadaję, nie pracowałby dla Gilroya, ale przekażę dalej pańską wiadomość. No i masz szczęście, kurde. Oj, poczekaj. A tutaj jest ktoś, kto patrzy. I czemu on patrzy? To ja nie mogę tu. Ja się muszę cofnąć. Tutaj. A ty działaj tutaj. Co masz do zrobienia? Rób. A ja bym chciała przejść już. No weź, niech on się kładzie. A czekaj. A ty mogę tu komuś poprosić o pomoc. To okej, okay, dobra, już widzę rozwiązanie. Dobra, widzę. Tu. No. A! Tutaj. Podejść. Tutaj jest. No, już się tam zrobić. I teraz tu pójdzie. Świetnie, on tu zasłoni. O, proszę bardzo. I tutaj przekupimy tego, potem nie widzi. Tylko ile to trzeba trzymać? To chyba krótko, bo ona tam już załatwiła swoje poli, nie? Przestawiła. Gdzie jest poli? Poli. Który to guzik? Tutaj. Spoko. Teraz poli tu przyjdzie? No. Pięknie. I teraz chodź, będziesz bił. I teraz ja tutaj? Ja tu i tu zakręcę. I tu przejdzie Tommy. Tommy, zdążysz? Co to za nowa muzyczka, przepraszam, jest? Nie znaju ja. Jakaś nowa, inna melodia. Czekaj, tu przykupiony jest. Tu przykupiony. Jeszcze tu. Teraz już mogę na Tommy'ego. Tommy. Tommy. Ja jesteś Tommy. Czemu ty jesteś na końcu teraz? Czekaj, już mogę iść, nie? Już. Pięknie, cicho. Złapaliśmy rytm. Może nie będzie tak źle. Chcę, żebyś przekazała dalej pewną wiadomość. Jaką, panie Shelby? Nowy komisarz lekkomyślnie pogrywał sobie z niebezpiecznymi ludźmi. Starał się wywołać wojnę między nami, Peaky Blinders, a Chińczykami. A ci kretyni od Gilroya najwidoczniej mu w tym pomagali. Daj ludziom znać, że nadszedł czas zapłaty. Najlepiej, gdyby wszyscy pozostali w domach. Dziękujemy za ostrzeżenie, panie Shelby. Zostaw to mnie. Znaczy, jak już mówisz panie, no to proszę zostawić to mnie. No, tak powinno to brzmieć. Dobra, pauza. Tu sobie wyjdę. Co dalej? Gdzie mam iść? Tu mogę go ominąć. Dobra. No jary. Troszkę cofniemy. To jest ta rozmowa. Tu sobie wyjdziemy. I tu przejdziemy. Ada, co się tam dzieje? Lepiej unikać wychodzenia na ulicę w najbliższym czasie. Chińczycy wiedzą już, że to nie Peaky Blinders odpowiadają za śmierć ich człowieka. Będą szukać zemsty. Bez obaw! Za nic w świecie nie wyjdę! Najpierw pomóż nam ostrzec ludzi. Przekaż te wieści dalej. Jasne. Może pan na mnie liczyć? Dobra, pauza. Jeszcze mi tu? Jeszcze gdzieś tu? Gdzie? No gdzie? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś, wskaźniku? O, ludzie. Dobra, troszeczkę się cofniemy, odrobinkę. I tu pójdziemy. A nie, tu nie, to do bicia. Temu trzeba manto spuścić, to nie tu. Ja muszę się tutaj dostać, ale to chyba musi rozwalić ten mój Artur, więc ja, jakby to powiedzieć, nie mam też nic do zrobienia. To muszę się cofnąć znowu. I to mocno. I Arturem tutaj wszystko sobie... On tu stoi, po prostu spuścił łomot i komuś i czeka nad zwłokami. W sumie łomot, on go po prostu zabił. I my też tu idziemy. Temu spuścimy manto? Jak? Aha! O kurde, zmaściłam! On to musi... O ja pierdziu! Ale teraz to zmaściłam koncertowo. A w sumie mogę tam przejść, tylko że... A ja mu muszę spuścić manto. Dobra, drodzy państwo, zmaściłam koncertowo. Musi dłużej trzymać.
nie zdąży tak szybko podejść i mu wpierniczyć. Musi ten trzymać do końca. O kutwa. Czyli wszystko muszę powtórzyć. Musisz coś dla mnie zrobić, ale ja nie steruję nim. Stop! Stop, cofnąć się, proszę się Przepraszam. Stop! Rozejść się! Rozejść, ale zmaściłam to. Nie pomyślałam, żeby trzymać do końca. Mój błąd. My bad. Teraz steruję, będę go trzymała do końca. Wtedy wszyscy zdążą zrobić, tylko ja będę musiała powtórzyć wszystko, co zrobił Tommy, tak? O kurde. Chyba. Chociaż tu jest jakaś rozmowa zapisana. Nie, zniknęła mi. Dobra. Spokojnie. A kto zauważył Artura teraz? Jak wszyscy byli przekupieni. Coś się rozjechało chyba. No i zastrzelę. Dobra. No widzisz, ona zrobiła dobrze. Teraz ja idę tutaj i wpierniczam temu. Trzymaj! 4, 3, 2, 1. Do tyłu, żeby cię nie zauważyli. I teraz stop. I teraz co? Czy moja Poli go przykupiła, czy ja poszłam sobie z Poli, nie wiem, na spacer tego? A w sumie ja nie musiałam. Dobra. Kurde. Ja źle to zrobiłam. Mogłam poczekać, aż Poli to zrobi. Musi to zrobić. Musi przejść. Dobra. Ale to jest dowód na to, że ja o tej grze nic nie wiem. W sensie nie patrzę na solucję ani nic takiego. I generalnie... No. Gram uczciwie. Zawsze we wszystkie gry. Nic sobie nie sprawdzam. Co, jak, po co. Po prostu gram, uczę się, no, więc jak jest coś źle, no to przepraszam, ale tak to jest. Dobra, to mogę go przesunąć, nie? Jakoś... Dobra, pomiń. I on tutaj szedł gadać, a ja pójdę Poli, żeby mogła w sumie przykupić tego i bym nie musiała tak długo trzymać. To mogłam w ten sposób to rozwiązać, a teraz muszę powtórzyć wszystko, co zrobił Tommy. A Tommy nie zrobił to dużo. Wiesz co, Tommy, ty się opindalasz. Dobra, to jest pauza. Pauza. I teraz gdzie jest moja Poli? Poli, ty jesteś cały czas tu? Trzymałaś... Czekaj, stop. Czekałaś, aż przejdzie... Kto to jest ten ktoś? My musimy przejść tu. Wrócić jej przejść. Dobra. Okej. Okej, ona wpuszcza. Okej, możemy iść dalej. Ale strasznie mi się podoba ta gra ze względu na właśnie taki... Taki system, takiej współpracy jest to... O, tu mogę przykupić, bo picobello. Ale nie, no musiałabym się... Ciebie nie trzeba przekupywać, dobra. Tobie trzeba wpierniczyć. Ale tu chyba muszę kogoś przykupić. Znów? Nie? Jak to nie? O kurde, to jak to... Jak oni mają tu przejść? Jak oni tu mają niby przejść? W ogóle tam... Ady zaniedbałam, coś tam Ada zrobiła i tu mogę tego przykupić. I co? Aha, i ktoś mi wejdzie mnie... Nie, bo ten nie podejdzie tutaj, a ja muszę się tutaj dostać. A mogę go przykupić na odległość? W sensie podejść i powiedzieć, haj ty! Chyba nie. No to co tu jest jeszcze do zrobienia? Coś do przesunięcia? Kurczę, nie widzę. A ty jesteś w stanie tędy wejść przecież. Nie tędy, po co te? A, przytrzymasz drzwi. Dobra, spoko. Tak. Ale tu? Stop! Ej, paniusiu! Paniusia wraca. No ale... No... Pauza. Nie chcecie współpracować coś dzisiaj ze mną. No, alo! Przepraszam bardzo. Chodź, błagam cię. Daj dużo starości. Tu. I tu mogę przytrzymać te drzwi, on tu przejdzie. Dobra, źle to zrobiłam. Prawda? Przytrzymam i zasłonię? I tym kawałeczkiem przejdzie Tommy prawdopodobnie. Właściwie, czy ja mam tu Tommy'ego go sprowadzić? Bo może ja nie mam tu go sprowadzać po prostu. Może i mam.
Dobra. Spróbuję tak zostawić na razie. Zobaczę, na jakim etapie jest Tommy. Tommy, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś, człowieku? Ty jesteś tutaj, gadasz. A dobra, pomin. I idź tutaj razem z nią. I ona... musi przyczołgać tą dziurką. Dobra. Jesteśmy... aha! Tutaj ktoś jest. A ty kto jesteś? A, miałam ci przykazać, dobra. Ulice nie będą bezpieczne. Bierz swoich bliskich i znikaj stąd. Z kim walczą Peaky Blinders tym razem? Peaky Blinders walczą w obronie własnej i swoich dóbr. Kevin Gilroy stanął przeciwko nam. Teraz sprawimy, że się przed nami ugnie. Ja na pewno nie będę stawał na waszej drodze. To masz szczęście. Taką mam nadzieję. Teraz przekaż ludziom, żeby się tutaj nie zbliżali. Żeby być jakaś wojna regularna? O kurde, tu trzeba sprowadzić jeszcze Artura. Będę płakać. A z kolei ta musi przejść tutaj, chyba przykupić. Poli? Pomiń! Poli musi przejść. Tam. No! Stop! Poli. Poli, Polenko. Polianno moja piękna. Teraz ty. Teraz ty tutaj. Ale musi zabrać. Ale zarąbista jest ta gra, ale ile ona mnie kosztuje nerwów, to tylko ja wiem. I tu muszę przesunąć. Ale jak to... już wiem. Tak. Tak wystarczy, nie? I zmaściwszy. O właśnie, to jest w tej grze najpiękniejsze. Stop. No. Naprawdę. Co dalej? Ja się zatrzelę. Teraz Tommy, coś jeszcze miał do zrobienia. Tutaj miał komuś coś powiedzieć, ale to trzeba obejść pewnie pół miasta. Dobra, tutaj trzeba przesunąć, przenieść, przeprowadzić Artura. Gdzie ten Artur jest w ogóle w tym momencie? Na tym etapie rozwoju? On jest... czemu ty jesteś tutaj? Ty nie przejdziesz. Czemu ja go tu prowadziłam? Musisz być tutaj. Piernicz spuścił. A, dobra, tu już dobrze. Ma się nie piórka normalnie, on jest taki... aha. Przepraszam, jeszcze musimy poczekać. No przecież, przez co mnie zobaczyłeś? Przez kratkę? Jezu, zwariuj za moment. Dobra, cofnij się. Dobra, rozumiem, już ja to strzeniam po raz kolejny. Dobra, ten jest przykupiony. Czemu trzeba spiernić puścić? Czy to jest ostatni? Chyba nie. Okej. Okay. Ono zostawiło otwarte te drzwi. Dobra, idziemy dalej, drodzy państwo. I teraz... teraz ostatni delikwent. Pięknie. Dobra, jakoś poszło. Dobra, pomału, pauza. Pauza na zebranie myśli. Kto gdzie teraz jest? Poli musi porozmawiać z kimś. Gdzie my mamy teraz się dostać? Czyli Artur zrobił wszystko, co miał zrobić. Ada tu dalej stoi i nie może tu przejść. To którędy ja mam Adą iść? W ogóle mi nie pokierował dalej Adą. Tutaj to jest... tu Ada ma być. W jaki sposób Ada ma tu być? Tu Ada przejdzie, ale nie przejdziemy z nimi. A tu nie ma niczego. Dobra, Artur zrobił co trzeba. Tommy, nie, mały tutaj, jeszcze niezrobiony tu,
wrócimy do niego. Tommy. Tommy ma gdzieś iść. Tu. Tutaj ktoś jest. Tylko czy ja tędy przejdę za nimi? Chyba przejdę tędy, tu przejdę. Tu przejdę. Dobra. A nie, nie przejdę. A ty kto jesteś? Zobaczymy. Może go się da się jakoś ominąć. I pójdziemy dalej, ale... musimy poczekać, aż on... Musimy tędy iść. Aha, ciebie poprosimy. Musisz nam zrobić. Trzymaj dół, żeby zdążyła wszystkich przepuścić. Dobra, chyba załatwione. Tam jakiś łazi. To nie Talbot? Nie. I teraz się tu wcofamy. I tak, Poli tędy przejdzie już od razu, praktycznie. Poli jest gotowa, by przejść. Czy ona ma tu w ogóle iść, czy nie? Nie wiem, tak. Czas nagle, masz mi coś do powiedzenia? Kryjówka nie znajduje się daleko. To dom z dwoma zbierami i policjantem przy drzwiach. Chłopaki poradzą sobie ze strażnikami. Miejmy nadzieję, że ten gliniarz nie należy do szczególnie lojalnych. A, komisarz przed chwilą to był. Podobno trzymają gdzieś tam safe. W środku na pewno znajduje się coś ciekawego. Dobra, przyjdź do mnie, kiedy cała ta sprawa dobiegnie końca. Możesz jeszcze się nam przydać. Spokojnie. Który to? Ten tu łazi, ja mam iść tu. Tu jest chyba strażnik, ten co mam go przekupić. Tak. Ale tam są zbiry, więc nie wiem jak to będzie wyglądało. Zobaczymy, troszeczkę przesunie odrobinę. Parę tych sekund uszczkniemy. Może zobaczymy. Ona może chodzić, nie? Tutaj. A dałoby się tego chodzącego przekupić? No nie. Chyba jego się nie da. A nie, poczekaj, tutaj dobrze. Dobra. Ona przekupiła. I tych zbiorów to chyba ona, to nie jest jej broszka, nie? Tylko sprawdzę. A mnie tak łatwo nie ominiesz. Okej, okay, nie mam zamiaru. Przesunę tutaj do tej rozmowy ją, a jednocześnie Artur, gdzie Artur miał być? Nie, Ada. Adę zostawimy, bo Ada ma mnie na pięku. Bo ona nie umie przesuwać mebli i jestem obrażona na Adę. Tam jest coś ciekawego, nie biorę tego. Trudno. Ta misja mi tak napsuła już krwi, że ja już nie zbieram niczego. Po prostu z premedytacją nie zbieram. A moment, stop. Nie mogę tu zrobić tej akcji. Muszę tu mieć... Ale nie mam Johna. Czy ja mam Johna, tylko nie umiem... I on ciągle stoi gdzieś. Bo nie przesuwa mi się. Nie, nie ma. A co, to mi też umie się bić? No przecież nie Finn. No dobra, to tutaj to mi... Tommy, poczekaj, bo to już upadło. Wiesz, Tommy mu upadło, no. Tak, to się dzieje czasem. Tu mamy kogoś jeszcze? Oj, myślałam, że ja mam... A, nie, to ona gada. Przepraszam, znowu. Przed orkiestrę. Ja wiem, ja wiem. Zaraz mnie tu zobaczy. 7 było, jesteście nienormalni. Nie ma takiej opcji, żebym tego to zbierała. Nie ma takiej opcji, po prostu nie ma. O! A ty co? Pomóż Arturowi pozbyć się strażników Gilroya. Aha. Czyli ja tak to załatwiłam. Tak to załatwiłam, patrz jak pięknie. Dobra, Artur, gdzie jesteś? Taki jesteś bystry? Muszę poczekać na niego, bo inaczej szybciej się nie da. Idziesz? Idziesz, Kamuniu? Idzie. Dobra, musimy to zrobić na... Co dalej? Wiem, że... Nie, nie, czas się nie skończył. Czas jest idealny po prostu. Kurde. Muszę się znowu cofnąć hektary, bo ja muszę zobaczyć, co ma zrobić jeszcze. Finn i co ma zrobić jeszcze Ada. Młody zrobił tu swoje.
troszeczkę cofniemy. Młody zrobił, co miał zrobić. I lecimy teraz z Finnem. Gdzie teraz? A tutaj. Ja nie wiem, czym oni dostali, ci Ada i Finn dostali taką felerną normalnie misję, że mają taki... No i jak mam tutaj? A tu trzeba... Co? I jak mam tutaj niby? Przecież tu zobaczy, nie? To ja muszę Adę chyba zaprosić tu w tym miejscu. A gdzie jest w tym momencie Ada? Ada jest w D. Nie mogę... Aha, tu jest... No a tutaj nie... Tędy przejdę, dobra. Ja tu mam sobie to po co? Ale jak tu przejdę? Czy Ada przechodzi tędy? Między postaciami takimi... nabydzeczonymi, czy ona nie przychodzi? Nie mam pojęcia, nie wiem. Teraz sobie to cofniemy, gdzie ta Ada? Adziula. Słuchaj, Adziula jest mały problem, po prostu jest katastrofa, moim zdaniem, ale... Gdzie ty jesteś? No i co? Ada tu nie przejdzie. A oni nawet nie są do bicia. No, ale moment, ja przecież doszłam do momentu, w którym... Ja doszłam do momentu, w którym... Tutaj, tędy! Ja doszłam do momentu, w którym miałam taką sytuację, że Ada nie mogła tam czegoś przesunąć, więc ja, ale to dowodzi tego, że ja pozostawiłam przerwę i ja nie pamiętam tej misji. Więc na nowo ją robię po prostu. Nie, tędy. Oj, chyba. Nie, moment, tu nie ma czasówki, akurat w tym momencie nie ma czasu, więc mogę się wyluzować, a nie umiem. Za bardzo mnie tak stresuje. No, Ada. Dajesz. Zagaduj pana. No szybciej. No szkurde, traf te drzwi. Znowu źle. Ile? 20. Dobra, trochę więcej czasu jeszcze. Troszkę więcej. Ale tu straciłam. Zobaczymy, czy to pozwoli na pofolgowanie sobie 17 sekund. Może. 14. Szybciej. Czy ja muszę... A ja chyba wiem, co jeszcze muszę zrobić. Chyba mi się przypomniało. To mi nic nie da. Ja muszę jeszcze ukraść cukier. Tu muszę być Adą i muszę chyba ukraść cukier tu. Kurde! Ale czy ja... Jemu. Strasznie... O, dobra. Fajnie, podoba mi się. Dobra, to zaraz poprawimy. Tylko, że Ada musi dostać się... Tu. I on musi przytrzymać Adzie drzwi. Okej. Okay. Ja to szanuję. Nienawidzę, ale szanuję. Straciłam sekundy. Ja muszę tu już podejść. Nie ma szansy, zdążę tego zrobić. Dobra, jak on tu już jest, to ja mogę się w sumie cofnąć na Adę. Tutaj Ada już jest, Ada tutaj. Może odejść, jak on tylko wejdzie. A tutaj nie muszę tego poprzestawiać? Czekaj, ja muszę to poprzestawiać. Aha. Ja mogę go tu spowolnić. Ja mogę to mu przestawić. Tylko musi Finn tu być. Dobra, wracamy się. Finn tu musi... Ale czekaj, bo Finn tu dopiero wyjdzie. Tak? Poczekaj. Tak, Finn tu dopiero wyjdzie. Muszę otworzyć Adzie tu drzwi. Dobra, zaraz to zrobimy. Teraz nic nie robię, bo jest w miarę dobrze to skoordynowane. No tu nie akurat. No tu też nie. Najwyżej poprawię. Czekaj, tu musisz Adzie otworzyć. Ty nie biegniesz, jak ja cię steruję. Tu musisz Adzie otworzyć drzwi. Bo ona musi wejść tu. I tu. I teraz znowu się cofniemy na Adę.
Jula, on ci otworzył drzwi, teraz zobaczymy, ile tutaj czekałaś. Bo ty czekałaś tu chwilę, nie? Bo ona musi to przestawiać i z tego spowolnimy znowu. Ale ty mi otwierasz? Jesteś tu? Otwórz, dobrze, dzięki. Dobry chłopiec. I Adam ma tu milion takich właśnie miejsc, gdzie musi poprzestawiać. I oczywiście w tym jednym, co się zbagował się... A, dobra. Nie w tym miejscu? Tutaj? No wyciągacie czy pchać? Nie, 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 nie. Jest, zablokowałam go. Zablokowałam go kawałek. Teraz tak, wyjdziemy wszyscy na spokojnie stąd. To co, no znowu Finn, czy najpierw Ada, bo Ada musi zagadać. Więc Ada teraz swoje robi. No, i ona takie rzeczy mi odstawia. Czy to wystarczy? Wystarczy, bo się zmieniło. O, nie, jeszcze ja przesunę tak, żeby... A, cofnęło się do... No! Szkoda, strzeniłam teraz, ale zobaczę. Nie mogłam się powstrzymać, nie powinnam tego robić, ale... Aha, i tu powinnam być, bo to mi otworzy film, dobra. Teraz na Fina. Jejku, ta gra jest kosmiczna. Czyli on tu może sam wyjść, więc on może już biec. Puścił Adę. Tak? On tu puścił Adę? Nie, dobra, to już wszyscy możemy iść razem, dobra. Ja się tu przyczołgam, to będzie w miarę synchronicznie. Zobaczymy. Bo ona tu podejdzie, a ja mu to, ja tu jej otworzę. Dobra. I teraz ona przejdzie. To może... Może te sekundy straciłam, dwie. Zobaczę. Najwyżej będę marudzić i płakać. Oj, chyba w zły sposób. Ale jest 8 sekund, może? Może się uda. Tylko, że tu straciłam. Tu muszę podejść. Trochę cofnę jeszcze. No, dobra, nie będzie tu. Już się tak ustawiła, to niech tak będzie. Zwariuję. Dobra, ona przeszła. Ja idę tu. Ty go tam zagaduj. Ja ukradłam i mam 8, 7, 6, 5, 4, 3. O kurde, jeszcze takie. Oż. No ja nie mogę tu podejść w ten sposób. Ja muszę podejść z tej strony. Może po prostu muszę stanąć inaczej Adą, żebym... Nie wierzę, po prostu nie wierzę. Ta gra jest upiorna. Szybciej. Stanę tu, żeby on nie robił kółka. Bo on na tym kółku... Traci... Chyba sekundę albo dwie. I to są te kluczowe sekundy. Czekaj, młody. Jeszcze raz. Ty ją wpuszczasz. Dobra. Szybciej. No co? Zauważono film. No chyba cię porąbało. O, i dalej jest 8 sekund. Nie dam rady. No, teraz się zawiesiłeś? Teraz znowu? Jest! Udało się! Udało się prawie? Tu! Dobra, chyba się udało, nie? Czy się udało, czy się nie udało? Czekaj. Tak, zawalił mu drogę, zmienił trasę. Więc teraz dalej. Ada do tylnej alejki. Tu się właśnie wykłada gra. Gdzie ta Ada ma pójść właściwie? Którędy? Boże, Ada, gdzie ty jesteś? Ona jest tu. Gdzie ona ma właściwie iść? Tu. Aha, tutaj musimy dojść. Mhm. Ile sekund? 26 sekund mamy. No dobra. Ada, ja nie wiem, poszła prostą trasą. Czy ty masz jakiś skrót tutaj? Tu mamy skrót. Okej, dobra, chodź Ada, idziemy skrótem. I jak teraz się nie uda...
Tutaj mogę przewinąć, jak młody tylko ukradnie. I odejdzie. To ja już też idę. Jeżeli tutaj się nie uda, no to ja, cóż, będę musiała anulować serię. No bo co mam powiedzieć, no jest bug, który uniemożliwia mi ukończenie gry. Chyba jeszcze porozmawiam. Udało się, dobra, naprawi się bug, lecimy dalej. Właściwie co robimy? Moment, się tak zajarałam teraz, czy to jest brązowy czas? Ile ja już mam tę misję? No nie żartuj. No, wiem, że odcinek jest długi, ale ta gra trochę inaczej liczy, nie? Bo ja się po prostu cofam cały czas. Coś jakby pomnaża to, co robię. Moment, Ada jest teraz najważniejsza tu w tym momencie. Zrobiło się, kurczę, udało się, jestem happy. Ale tak. Tylko mam, zobaczmy, że zrobiła. Jeszcze raz, niech ona cieszy oczy, że się naprawił bug. Ja naprawdę takie cuda robiłam, że w końcu nawet w pewnym momencie straciłam save'y z tej gry. Ja myślałam, że po prostu będę musiała zacząć grę od nowa. Ale na szczęście zrobił się taki myk, że po prostu ja to zainstalowałam w innym miejscu, jak reinstalowałam grę przypadkiem. I dlatego je straciłam i potem je odzyskałam. Bo no, przekopiowałam sobie z poprzedniej lokacji, gdzie już tam było. No, Ada chyba wszystko już zrobiła. Czyli to chyba teraz tylko jesteśmy na Tomim. I teraz co Tomi ma tu jeszcze zdziałać? On tu ma jeszcze kogoś złapać tu. A tego jeszcze, dobra. To cofamy się bardzo, bardzo daleko. Bardzo, bardzo daleko. Do tego, co Tomi gdzieś tu nawijał. Tutaj gdzieś Tomi był. Jeszcze tu, dobra. To jeszcze kawałek. No to chyba dojdziemy z problemu w to miejsce. Tomi, ale poczekaj, ja chcę zobaczyć, gdzie ty jesteś, bo czemu mi nie wrzuca od razu poli Tomi. Tomi, tu. Dobra. No Tomi, idziemy dalej. Tu wpuszczają komuś w piernicz, tam masz jeszcze komuś nagadać, że będą się działy rzeczy na mieście i mają wiać. Peaky Blinders zrobią w tej okolicy porządek raz, a dobrze. Najwyższy czas, by ktoś pokazał tym drabom, gdzie raki zimują. Kto dał im prawo się tu rządzić? Dobrze, wolicie mafię? Super. Rzeczywiście, czas najwyższy. A jeżeli szukacie osoby, która dała im władzę, winny jest nasz własny konstabl. Mówiłam drugiej połówce, że sprawy się nieźle pochrzanią po zawale Andersona. Zapomniał. Słusznie. Lepiej nie wyściubiać nas z domu, póki Peaky Blinders nie zaprowadzą na ulicach porządku. Ale to będziemy się strzelać? W takim razie, co się zmywam? Nie chcę mieć z tym nic wspólnego. No i słuszne podejście. Nie pozwól dotrzeć do targu. Chyba się udało. Teraz wchodzimy. Sprawdź, czy w sejfie jest coś użytecznego. Oj, no wiesz co? Tu trzeba skopa! Dobra. No dobra, Artur, rób to swoje. No Jezu, zepsułeś mi wejście. No dobra, Artur, rób to swoje. Puk, puk. Co teraz? Jeszcze... Kto tam stoi? Nie mów, że ja muszę tutaj wszystkich teraz zgromadzić. Tu jest wejście, ale z tamtej strony się nie da. Tutaj chyba trzeba... Chyba muszę wejść niestety, ale... tym moim ukochanym Tomim. Tomi, gdzie jesteś? Byszczaku! Patrzaj, co robi wuj, czy jak mu tam i wchodzimy. Tutaj komuś poprosimy, żeby nam drzwi otworzył, to dopodam. Nie, oczywiście. Chodź, otwórz mi drzwi, te łone przykład. Cofamy. I teraz jesteśmy z powrotem tu. No, dziękuję. Co to jest to? Aha, mnie tak łatwo nie ominiesz. No wiesz co? Artur, on mnie nie chce wpuścić. Nie, mam głupawkę, bo się cieszę, że się udało ominąć tego... Bo się cieszę, że się udało ominąć tego buga, bo naprawdę, ja już myślałam, że no, będzie źle, że nie przejdę tej gry. A nie lubię, naprawdę nie lubię zawieszyć serii. Pięknie. I teraz przesuniemy się na Tomiego i niech Tomi czy... Na Tomiego, nie na poli, chociaż jej się należy też. Bo znowu chyba mi się przesunęły postaci, bo mam nowego tego. I teraz... Aha, tu musi być poli! A poli jest niedaleko, więc poli też zaraz tu wejdzie. Kurde, uwielbiam tę grę. Tak mi miesza w głowie, takiego mi robi mindfucka, że po prostu kocham.
Czyli Poli się też należą honory, no widzisz. Dobra, róbcie swoje, chłopaki. No. Jezu, kończ mi już tę grę. Godzinę nagrania mam. No, zostawili kobiety. No kobiety mają pierwszeństwo, tak jakby. A wiecie czemu? Bo to jest zamierzchłych czasów, kiedy trzeba było sprawdzić, czy w jaskini jest niedźwiedź. Straszny dowcip, wiem. Chamski, seksistowski. Takie też umiem, takie też znam, takie też bywają zabawne. Jest. Zgromadź wszystkich przed domem Taskera. Chyba sobie jaja robisz. Gdzie jest dom Taskera? To, mam nadzieję. Aha, jeszcze trzeba umieć trafiać w drzwi. To widzę, że było puk-puk, takie intensywne puk-puk. Ja muszę zlokalizować, gdzie jest ta chata. Przepraszam, gdzie jest... Pauza! No pauza była... Zaordynowana pauza była. Gdzie jest ten dom Taskera? To już nie jest na czas, prawda? Tu. To w takim razie... Jakiś pomysł, jak tam dojść? Aha, czyli jeszcze tu będziemy się napierniczać. Dobra. To ona na razie tu zostanie. Potem sobie wyjdzie, dojdzie. Dobra, zrobimy tak. Ona tu się włamuje i wtedy dopiero jest nowe hasło. Że mamy zgromadzić. I my teraz pójdziemy Arturem, bo Artur tutaj sprzątnął gościa i możemy chyba iść, wyjść i... Tak. I tam trzeba gościa sprzątnąć. I to jest bardzo droga. Tylko nie wiem, jak zdobędę Fina. Gdzie jest Fin w ogóle? Nie mam pojęcia. To jest tu, nie? Tu. Dobra, teraz ty. A tutaj to już będzie musiała Poli być. Tylko się trochę boję, że nie tutaj. A, dobra. Poli już wyszła. Tylko, że jak daleko Poli... Mogłaby iść tutaj, nie? Dobra. O kurde, ale będę miała do montażu normalnie epickie. Tego trzeba przekupić. Ojej, poczekaj. Się zaczepiła. Aha, a ty? Stop, a tu jest nasza dziunia! A my mamy dojść... Tu, nie? Tak. Łe! To już po drodze jest. Chyba. Nie? Przejdziemy tędy, nie? Czy nie? Nie mam pojęcia. Gdzie ty jest? Gdzie? Tu. Jak to podejdzie? No już serny czas mi przeleciał. Zawsze będzie to broz będę miała. I jak to tak? Mi się podoba, tak podchodzi. Tu. Prawda? Tu? Tu. Czyli ona już tu jest. Czyli przesuwamy sobie elegancko na Adę. Bo Ada sobie tu stoi, stoi. W sumie mogę Adę już tutaj dawno umieścić, jak już to zrzuci. O, ile piesów przyleciało. Nie mogę tu obejść. A na Adę ten, na Adę nie reagują, nie? No to ja mogę sobie tu stanąć. Dobra, co z tym, co z Finem? Z wszystkich po kolei zebrać. A nie, po kolei, to po kolei. No to teraz... A, chciałam, że mnie zobaczy. Fajne pieseły, jak się ucieszyły, że mięsko dostały. Dobra. I teraz się cofamy tutaj jeszcze do Fina, mojego malutkiego Fina, który jest kochanym Finem. On już wszystko zrobił, tak? Mam nadzieję, że coś nie strzeliłam. Aha. To ja pójdę tędy. Bo wiecie co na dziecko!
się tak kręcisz? Życia nie masz! Kurde, no wiecie co? No... Jezu, z tym Finnem to po prostu ja nie wiem, oni są jacyś nienormalni. Przecież to jest dziecko. Co wam dziecko zrobi? No też w sumie. A! No już? Mógłbyś pójść, dziękuję. Wujek, zaczekaj! Nie mam krótkie nóżki! A, dobra. Poli jest, jeszcze Tommy został! Najważniejszy! To poczekaj, Tommy, ciebie tu zostawili, zauważyłeś, że cię opuściła rodzina? Dobra, czekaj, zgromadź, to kiedy ona... Jak ona się tutaj, tu, jak zdobywa te papiery, to już mogę wychodzić. Dobra, tam wujek robi porządek z drabami, a ja sobie idę po prostu na gotowe, nie? Bo chyba jeszcze będzie... No, a tu ciocia przekupuje. Ciocia szybciej. Bo się miejsce na dysku kończy. Myślałam, że mi tutaj wejdzie w moją strefę intymną. Pierry, jaka ciężka misja do ogarnięcia, ale ciężka. Się boję ostatniej. Wchodzimy. Jak? Rozmawiaj z Taskerem. Kutwa. Tommy, tak? Tommy tu sobie przejdzie, tu przejdzie, tu przejdzie i... Skończył się czas. Jak skończył się czas? Jak skończył się czas? Wszyscy mamy tu wejść, tak? Czy co? Ada. Ja naprawdę się teraz wścieknę. No, ale ona nie może tu wejść. Nie reaguje. Skończył się czas. No! O! Co to było? Skończył się czas. Ta gra chce mnie doprowadzić do zawału, naprawdę. Podobno fałszowanie dowodów to zbrodnia. Karana śmiercią. Oczywiście nikt nie musi umierać. Nie dzisiaj. Nie dzisiaj. Czego ode mnie chcecie? Cóż, na początek zabierzemy te raporty. To, co zostało z ich oryginalnej treści, powinno przekonać Chińczyków. Pora zorganizować to spotkanie, o którym mówiłaś, Poli. A co z nim zrobimy? Zbrodnia karana śmiercią, Tommy. Sam wykonam wyrok. Ej, spokojnie. Nie, proszę, robiłem tylko, co mi kazano. Wypełniałem rozkazy. Sami przecież wiecie, jak to jest. A kto wydawał te rozkazy? Komisarz Talbot. On podejmuje wszystkie decyzje. Stara się rozpętać wojnę. Liczy, że Peaky Blinders i Chińczycy zetrą się wzajemnie z powierzchni ziemi. A ty mu w tym pomagasz. Proszę, mam rodzinę. Smutna sprawa. Talbot nie pracuje sam. Dogadał się z jakąś miejscową grupą. Nie wymienił ich nigdy z imienia, ale na własne oczy ich widziałem. Zgaduję do trzech, o kim mowa. Oni jeszcze dostaną za swoje. Ty też, Tasker. Chociaż istnieje cień szansy, że wyjdziesz z tego żywy. Zrobię, co tylko powiecie. Po pierwsze, gdy Talbot przyjdzie, powiedz mu, że złożyliśmy ci wizytę. Niech wie, że pierwsza rzecz jutro rano... Boże, co... Jak to jest napisane? Niech wie, że pierwsza rzecz jutro rano... Że pierwszą rzeczą jutro rano, jaką zamierzamy zrobić, to pokazać Chińczykom raporty. Potem powiedz, że masz dość i wyjedź z miasta. Dobrze, niech to po mnie. Zostawił small hit na dobre. Bardzo rozsądnie. Będziemy cię obserwować, Tasker. Nie jesteś już mile widziany w Small Hit. Jeśli jeszcze raz pokażesz tu swoją buźkę, potniemy ją na kawałki. Ostro! Ostro, a to dziecko wszystko słucha! I co? Dziecko? A, dziecko posłuje. Dostawili szpicla. Byli tutaj.
To taki. Peaky Blinders, to rodzina Shelby. Zabrali raporty, zamierzają pokazać ich Chińczykom. Co im powiedziałeś? Nic. Więc pewnie wszystko. Na szczęście są sprawy, o których nie wiesz. Muszę wyjechać ze Smohit. Bez obaw, Charles. Już jutro nic nie będzie ci grozić. Wkrótce Peaky Blinders będą zbyt zajęci walką o życie, aby się tobą przejmować. Co takiego planujesz? Podpalę Chińczykom meliny. Czasem to jedyna właściwa reakcja na rzeczywistość. Aha. Będzie ostro, siostro. 3 minuty! A mi to zajęło godzinę, 12 minut mam nagrania, a to potnę. Co? I co? Brąz! To trzeba... To się dało zrobić 2 minuty 45. I jakie są różnice? 15 sekund i 19 sekund. Chwila! Ja dopiero teraz zauważyłem, że ja się załapałam w 10 sekundy. Po prostu 3.19 się załapałam na koniec brązowego czasu. Ja pierniczę. Ledwo zdążyłam tymi się zrobić. O, ciężka była, naprawdę. Się boję tej ostatniej. Ale zrobiłam. Baga pokonała mnie. Teraz idę umrzeć. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Pa, pa.